Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze. Panie Premierze, muszę powiedzieć, zainspirował mnie Pan, bo puścił Pan nagranie Pana Borysa Budki sprzed kilku miesięcy. Ja też mam tutaj takie nagranie. Od tego nagrania zaczniemy. Puszczam. Nie ma się czego bać. Już większość osób tutaj, widzę, jest bez maseczek. Bo rzeczywiście cała ta choroba na szczęście została zwalczona. Jest pod kontrolą. Jest tak jak inne. Jest wiele różnych chorób. Nie będziemy się ich bali na zapas. Jest wiele różnych chorób. Nie będziemy się ich bali na zapas. Rząd wygrał z koronawirusem. Panie premierze, jesteście największymi hipokrytami i cynikami w historii polskiej polityki. A pan, panie premierze, jest na czele tego nierządu. Pół roku temu przy kilkuset zarażonych zamknęliście lasy. Zamknęliście lasy, zamknęliście parki i kazaliście ludziom siedzieć w domach przez 2-3 miesiące. Zamknęliście firmy, zamknęliście ludziom możliwości zarabiania pieniędzy. Potem stworzyliście tarcze antykryzysowe. Tarcze antykryzysowe, które tworzyliście na bazie nie tego, że trwały jakieś konsultacje z przedsiębiorcami, tylko w ekipie, która tworzyła te tarcze antykryzysowe, byli politycy PiS-u, którzy nie bazowali na swoich doświadczeniach, tylko na wydaje nam się, że w ten sposób powinno się pomagać. Tysiące firm zbankrutowało, zawiesiło swoją działalność, tysiące pracowników zostało zwolnionych, albo ich pensje zostały obcięte, zostali zmuszeni do podpisania aneksów o obniżce do końca tego roku, na przykład do 60%. Mówiliście, że narażacie tę całą gospodarkę, żeby kupić sobie czas. Chcieliście przez te 6 miesięcy przygotować nas na kolejną falę, czy na to, co teraz się dzieje. No i jak przygotowaliście? Jesteśmy w trakcie dyskusji. Właśnie widać, jak przygotowaliście. Dzisiaj 10 tysięcy wykrytych nowych przypadków. Nie przygotowaliście. To, co się dzieje w szpitalach, jasno pokazuje, że po prostu nie przygotowaliście. Zastanawialiście się tylko nad tym, jak zrobić rekonstrukcję rządu. Kto będzie nowym ministrem czego? Wielka rekonstrukcja, wielka redukcja. Redukcja, która skończyła się tym, że utworzyliście już 3 nowe urzędy. I właściwie nic się tam wielkiego nie stało poza jakimś drobnym przemeblowaniem. Przez te pół roku nie potrafiliście nawet wprowadzić obostrzeń tak, żeby to było zgodne z prawem, przez co my to krytykujemy i my to negujemy. Ja tutaj dzisiaj się pytałem, czy zostaną anulowane nielegalnie wystawione mandaty, które były. Skoro dzisiaj wprowadzacie tutaj prawo mówiące o tym, że maseczki będą musiały być noszone, no to znaczy, że wszystko, co działo się wcześniej, było bezprawiem. Anulujcie ludziom te mandaty. Wtedy będzie to uczciwe. Chcę, żeby to wybrzmiało wyraźnie. To, co zrobiliście przez te lockdowny, to jest zbrodnia na polskiej gospodarce. To, co zrobiliście ludziom prowadzącym własne firmy, to jest niewybaczalny błąd. Katastrofalny w skutkach. Mamy w tym momencie rekordowy w historii deficyt budżetowy. Mamy największy od 30 lat spadek w PKB. Niestety, tego się nie odrobi, dlatego że przeżeraliście lata, w których było dobrze. To jest coś, za co cały pana rząd. I anonimowi doradcy, o których my się pytaliśmy, ale nazwisk ich niestety nie jesteśmy w stanie od pana uzyskać, będzie musiał kiedyś zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed sądami. Nigdy wam tego nie podarujemy. Polacy wam tego nie podarują, bo to Polacy widzą, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.